stanęło na dwóch i chyba dobrze się stało. Ja nie mówię, że ja miałem rację, chyba tej racji nie miałem. Ale ten system wypracowany w zeszłym roku jest całkiem niezły, jeśli chodzi o system głosowania, a naprawdę nie próbowałbym niczego zmieniać. No, ja już się dawno zgłaszałem. Ja się z panem radnym zgadzam, że ten system jest całkiem dobry, natomiast życie samo pokazało, że są projekty ogólnomiejskie. No niestety musimy to przyznać, bo na przykład ten projekt, o którym tutaj była mowa, dla studentów, no nie trudno traktować jako projekt dzielnicowy. Czy na przykład schronisko dla zwierząt, to też nie jest projekt konkretnie dzielnicowy, prawda? I można by jeszcze pewnie kilka przykładów wykazać tego typu. Więc tu, jak mówię, samo życie, to wynikło jak gdyby samo z siebie, że wyszła ta trzecia kategoria. No, moim zdaniem to jest to właśnie ta trzecia kategoria. I dlatego sądzę, że jakoś trzeba się do tego odnieść. Natomiast duże projekty i małe, tutaj pan Szymon, jeśli dobrze pamiętam, mówił o czymś takim, żeby zwiększyć ilość małych projektów, bo to jak gdyby zachęci ludzi do działania, ale z kolei mówi coś takiego też, żeby właśnie się ludzie konsolidowali, żeby się jakoś łączyli. No ale jak się na przykład jest duży projekt za 1,5 miliona, to właśnie do takiego projektu trzeba, żeby się ludzie łączyli, żeby się konsolidowali. I to jest samoczynne, to jest po prostu już narzucone jak gdyby przez samą formułę tego projektu. I właśnie jestem zdania, że należy właśnie zostawić to. Tylko kwestia tutaj jest z kolei tego, o czym wcześniej mówiłem, że mała dzielnica nie będzie miała szansy zrealizować nigdy dużego projektu. I tu jest pies pogrzebany, więc dlatego postulowałem ten taki czynnik proporcjonalności. Ja wiem, że to może być trudne do realizacji, ale nie sądzę, żeby to było niemożliwe. Bardzo krótko. Ja cały czas jeszcze do tej trzeciej kategorii. Ja powiem, skąd się biorą moje wątpliwości, bo ja być może nie mam racji, ale spróbuję to uzasadnić. Myślę, że po pierwsze, jest faktycznie potrzeba takiej dogłębnej analizy tego, co się wydarzyło przez 2 lata. I tutaj Fundację Wolności serdecznie do tego zachęcam, żeby taką analizę przeprowadzić. I już mówię, skąd wątpliwości. Na te 200 kilkadziesiąt, przypomnij Piotrze, ile tych projektów było? Tak. Tak. Nie znam niestety opracowania, nie znam badań na ten temat. Sam tego nie próbowałem przeliczyć, ale mogę się domyślać, może mam rację, że olbrzymia większość projektów, bez względu na to, czy to były projekty małe, czy to były projekty duże, były to jednak projekty dotyczące dzielnic. Nie były to projekty ogólnomiejskie. Jeżeli tych projektów ogólnomiejskich, podkreślam, że zakładam, nie liczyłem, nie sprawdzałem, jeżeli w tych 200 kilkudziesięciu projektów ogólnomiejskich było 10, a teraz kwotę 15 milionów podzielimy na 3 części, to znaczy, że na duże mamy 5 milionów, tam gdzie jest 100 projektów, na małe mamy 5 milionów, tam gdzie jest 100 projektów i na ogólnomiejskie mamy 5 milionów, tam gdzie projektów było 8 lub 10. I bez względu na ich popularność, pierwszych 5, może więcej niż połowa, wchodzi do realizacji. Niekoniecznie uważam, że taki system to jest system zdrowy. Dziękuję. Ale jeszcze raz, adwocem, jeśli dobre można. By było opracowanie i statystyki lepsze, Piotrze, spodobały mi się te tegoroczne, wiesz, ale to trzeba głębiej w te statystyki wejść. Ja tylko bym dopowiedział, że ja nie postulowałem takiego równomiernego podziału tej kwoty, w sensie, że 5 na to, 5 na to i 5 na to. Nie, absolutnie nie, bo z analizy właśnie obecnego, znaczy ubiegłego budżetu można zobaczyć, jakie to są proporcje i te proporcje zostawić właśnie, takie, jakie życie samo jakby nam tutaj zasugerowało. Ostatni wniosek, obiecuję, ale mam cichą nadzieję, że wszyscy Państwo się pod nim podpiszecie. Wniosek o zwiększenie środków na budżet obywatelski w roku 2017.
z ukłonem wielkim w kierunku panów radnych na rok 2017, bo toż przecież będzie rok jubileuszowy dla lokowania miasta, dla uzyskania praw miejskich. To już ostatni wniosek i tak po cichu właśnie liczę, że stuprocentowe poparcie jako jedyny będzie miał. Dziękuję bardzo. To tak a propos tego wątku, mam pytanie, czy inicjatywa lokalna, te środki z tej inicjatywy lokalnej, tam 5 milionów, prawda, czy to cieszy się dużym zainteresowaniem? Bo teraz jeżeli jest niewielki odzew, to może warto te środki przekierować na sam budżet obywatelski. Okej, okay. Tak więc tak moje jeszcze uwagi. To co pan radny tutaj przedstawił, żeby sensu dzielić to na kategorie małe, duże, ogólnomiejskie. Okej, to też można zweryfikować w ten sposób. Pozostajemy przy tym, że każda dzielnica może zrealizować jeden mały, jeden duży projekt, natomiast te ogólnomiejskie to same przez się, że tak powiem, mogą być kwotowo mało, do małych się zakwalifikować, albo do dużych. I teraz, jeżeli mieszkańcy będą mieli możliwość w ten sposób zagłosowania, oddania głosów na dwa małe i dwa duże, przy założeniu, że jedna dzielnica może zrealizować jeden duży, drugi mały projekt, to co zyskujemy? To, że oddamy na to, co nam w naszej dzielnicy nas interesuje, drugi mały głos oddamy na jakiś tam ciekawy, mały projekt, a w przypadku dużych projektów to tak, chcemy wyremontować tą naszą osiedlową ulicę, natomiast drugi głos oddamy na duży z naszej dzielnicy już nie ma sensu, bo i tak wtedy tylko jeden projekt zostanie zrealizowany, no tak więc duże prawdopodobieństwo jest, że zostaną oddane na ogólnomiejskie, a przy założeniu, że ogólnomiejskie to są przynajmniej trzy dzielnicy, to nawet jeżeli będą lobbowane, że spółdzielnia X, znaczy dzielnica jedna, druga się dogadają i będą promować jeden projekt, to tak czy tak skorzystają na tym mieszkańcy trzech dzielnic, a nie jednej, tak więc może w tą stronę. I jeszcze jedna rzecz, żeśmy przetestowali w pierwszej edycji możliwość oddawania dużej liczby głosów bez limitów do realizacji. W tym roku żeśmy przetestowali mała liczba głosów, pewne ograniczenia, które i tak de facto po głosowaniu nie zostały przekroczone, bo żadna dzielnica nie zrealizuje trzech małych, jednego dużego projektu. Tak więc to są na razie takie fikcyjne takie ograniczenia. Tak więc może w trzeciej edycji spróbujmy zrobić właśnie w ten sposób, że zwiększmy możliwość oddawania większej liczby głosów, czyli 2-2, ale dzielnice mogą zorganizować jeden mały, jeden duży projekt. Jesteśmy cały czas jakby w fazie takich testowania, jaki system jest najlepszy, prawda? Myśmy jedno rozwiązanie przetestowali, drugie rozwiązanie przetestowali, oczywiście będą zwolennicy i przeciwnicy, natomiast może spróbujmy coś jeszcze innego, prawda? Co mieszkańcy, co wtedy, po trzeciej edycji myśmy, że tak powiem, wyciągnęli kolejne wnioski, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie, ewentualnie następnie. Dobra, to dziękuję. Nie chodziło mi o wydzielenie konkretnej kwoty na ogólnomiejskie, tylko w projektach małych, mamy projekty ogólnomiejskie, bo tak było zapisane w tym dodatku dane, które są ogólnomiejskie. Ludzie po prostu nie mogli głosować na ogólnomiejskie, bo po prostu głosowali na swoje lokalne. No nie było możliwości innej niż głosowanie. Chodziło mi o wydzielenie głosu dodatkowego, który był głosem nie na lokalne, tylko na wybór ogólnomiejski. Wtedy projekt ogólnomiejski miałby jakikolwiek sens, bo teraz projekty ogólnomiejskie w ogóle nie mają już sensu, jeśli nie znajdą się osoby, które mają, do których to trafia, bo tak jak studenci są osobami, do których trafia, bo mają tak, ale jak ja zgłaszam się do osób, do których ja potrzebuję się zgłosić, które potrzebowałyby tego projektu, ale one nie mogą zagłosować ten projekt, bo po prostu one mają sporo małych problemów. Studenci nie mają takich problemów, bo nie są przywiązane w dzielnicy, nie głosują na żadne małe projekty ze swojej dzielnicy. Cieszę się, że chyba doszliśmy do takiego konsensusu, że te badania są potrzebne. Ja bym chciał, żeby tą dyskusję może trochę dłużej, bo podejrzewam, że jeśli dostaniemy te informacje w styczniu, to w ciągu 2 miesięcy powinno się jakieś badania udać opracować, które by pokazały, co się stało w pierwszej edycji budżetu, dlaczego tak się stało, co się stało w drugiej i dlaczego. Bo tutaj wieszamy psy na tej pierwszej edycji, a tak naprawdę nie wiemy, skąd to się wzięło. Czy rzeczywiście było tak, że
gro osób na 8 głosów, które miało, oddały je na swoje dzielnice, czy może doszło do czegoś innego? Pamiętajmy, że w tej pierwszej edycji nie wszyscy oddawali maksymalną liczbę głosów. Tutaj badania nie powiedzą nam, dlaczego tak się stało, ale możemy wtedy mówić konkretnie, ile tych głosów było oddawanych. Chcę też poprzeć Szymona, że moim zdaniem małe projekty są istotne. Zwrócę uwagę, że Rady Dzielnic dostały chyba 130 tysięcy złotych, skoro uważamy, że małe projekty, znaczy, że nie powinno być małych projektów, bo to jest nic, no to dlaczego Radom Dzielnic dajemy nic? A on z tego robią naprawdę dużo świetnych rzeczy i mieszkańcy przychodzą tam z dużymi problemami. Rady Dzielnic mają bardzo długą listę potrzeb, które muszą realizować przez kilkanaście lat, bo tych pieniędzy mają bardzo mało. Zwrócę też uwagę, że w poprzedniej edycji tych małych projektów było bardzo dużo. No w tej edycji każdy potrafi liczyć i podejrzewam, że ktoś miał możliwość zgłoszenia projektu za 50 tysięcy, a za 500 i zdobyć tyle samo głosów, żeby on przeszedł, no to każdy sobie policzył, że no chyba lepiej zgłosić projekt na 500 tysięcy, bo wtedy jeden głos będzie warty 10 razy więcej. No. Jest dużo miast, które te małe projekty prowadzą. Ja bym się przed tym nie wybraniał. Wiem, że dla urzędu to jest dodatkowa praca, żeby zrealizować te małe projekty, których jest dużo, ale moim zdaniem to też jednak lepiej angażuje lokalną społeczność, bo mały projekt to są małe problemy, małe społeczności, to jest mała grupa ludzi. Przy 1,5-milionowym projekcie, na który zagłosowało 5 tysięcy osób, no nie wierzę, żeby te osoby się tak naprawdę zintegrowały. Był im potrzebny parking, zagłosowały za tym, ale czy to spowodowało w nich większą aktywność obywatelską, zintegrowanie się? Ja mam taką sugestię, czy może rozważyć, żeby po prostu duże projekty były wszystkie ogólnomiejskie, czyli na przykład zakładały, że ich realizacja będzie w przynajmniej 3 dzielnicach, bo takie wydzielenie jednej kategorii ogólnomiejskiej, wydaje mi się, że okej, będziemy mieli tam na przykład wieże dla jeżyków, schronisko, Wi-Fi w mieście, na przykład pasy rowerowe, a w dużych zostaną tylko projekty szkolne. Tak jak mi się wydaje, duże projekty są jednak zdominowane przez projekty szkolne, czyli boiska. I pytanie, czy tego chcemy, jeśli zostawimy, czy wydzielimy ogólnomiejskie projekty, no to w tych dużych zostaną po prostu same szkoły i może po prostu nie chodzi o to, żeby ewentualnie, gdybyśmy wydzielili trzecią kategorię, żeby wszystkie były równomierne. Można zrobić tak, żeby były na przykład ewidentnie dwa duże do realizacji, czyli 3 miliony, a na projekty ogólnomiejskie, żeby zostawić 2 miliony. I to byłoby ewentualnie jakieś rozwiązanie. Dziękuję. Jako autor projektu, który złożył wniosek, projekt do budżetu 2015, teraz do 2016, jedną rzecz niepokojącą widzę dla autorów projektów. Mając świadomość, że ciężko będzie rywalizować z dużymi spółdzielniami czy radami, szczerze mówiąc w tym roku zastanawiam się, czy jest w ogóle sens składać projekty. I teraz to, co widzimy, że w 2015 było 33 projekty, a teraz mamy tendencję spadkową, tak więc warto by było coś zmienić, nie pozostać na tych samych ustaleniach i zobaczyć, czy wtedy będzie zwyżkowa tendencja, czy nie. Okej. Tak. Odnosząc się do badań, danych i że mówmy o faktach. Tak na zakończenie. Dobra, oddam panu radnemu głos jeszcze na zakończenie. Ja chcę tutaj, bo mam wrażenie, że co do tego wieszania psów, wszyscy tutaj boleją, że tam wielkie dzielnice zgarniają projekty, te duże i inni nie mają szansy przegłosowania. Część osób postuluje wprowadzenie projektów ogólnomiejskich, bo nie miałem przy sobie, poprosiłem pana Dziębę, bo widziałem, że ma wykaz projektów, jakie były przegłosowane w tym roku. Projekty duże, przeszło tych projektów 5, tak? I teraz czytam, jakie projekty przeszły, które ja, jeśli by pytanie podstawowe, kto ma klasyfikować projekty jako ogólnomiejskie? No pewnie by to zrobił zespół. Jako członek zespołu bym z tych projektów, które przeszły, zaklasyfikował jako projekty ogólnomiejskie. No bo podobno one nie mają szansy przejść, bo tam te duże dzielnice przeforsowują swoje. Aktywny student ogólnomiejski. Sygnał od nowa, ja wiem, że to jest na konkretnej dzielnicy, ale według mnie budowa tego, czy odnowienie tego obiektu sportowego to nie jest projekt dzielnicowy. Miejsca parkingowe na jakiejś tam dzielnicy, no dobra, projekt dzielnicowy. Skatepark dla Lublina, no to też jest w konkretnej dzielnicy, nazywa się na Śródmieście, ale czy to jest projekt dzielnicowy? Chyba ogólnomiejski.
No i właśnie, bardzo dobrze, że wchodzimy w tą dyskusję, bo wracamy do tego, co powiedziałem, dziękuję panu radnemu za protest, bo wracamy do tego, co powiedziałem dwa zdania wcześniej, kto będzie decydował, o które projekty są ogólnomiejskie, a które są dzielnicowe. Radni, najlepiej radni. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna. Powiem panu radnemu Krawczykowi, że będzie miał trochę więcej tych posiedzeń. Zwierzo Lublin. No dobra, no to chyba będzie ogólno. Zwierzo Lublin, nie? To będzie taki ogólnomiejski przeszedł. No i wielofunkcyjne boisko przy podstawówce numer 10 na Kalinowszczyźnie u pana. No to dobra, no to był już dzielnicowy, nie? Ale no, uwzględniając te kontrowersje i głos sprzeciwu ze strony pana radnego, no to co najmniej połowa tych projektów, które zostały przegłosowane jako projekty duże, to są projekty ogólnomiejskie, nie? Możemy też lecieć projektami małymi i zastanawiać się, jak to te dzielnice swoje partykularne interesy tam przepychają w tych projektach budżetu obywatelskiego. Zaczynamy od projektu Aktywny Lublin, bo ten zdobył najwięcej głosów, a drugi to jest Punkt Kultury. I możemy lecieć i no nie wiem, potem jest rewitalizacja boisk, będzie ok, będzie to, że to jest dzielnicowi. Remont, budowa połączeń komunikacji pieszej rowerowej na Bursztynowej, Perłowej, na Porębie, dobra, dzielnicowy, ale następny projekt, piąty w kolejności, już są dzieci w wieku 3-12 lat, aktywizacja sportowa, dzielnicowy, średnio. Sterylizacja psów i kotów, następny projekt w kolejności, dzielnicowy, średnio. Strefa aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie, no to ta jedna z największych dzielnic Lublina skrzyknęła się, przegłosowała pewnie swój projekt. No nie, raczej mała, ten Sławin to nie jest największa dzielnica. Później poprawa warunków rekreacyjnych na Kalinie, no dobra, no to leci dzielnica. Ulica Romantyczna i Szkoła Podstawowa 28, Sięgacz, dobra, dzielnicowy. Gorczańska, dzielnicowy na Czechowie. Boisko sztuczne, sport w każdą pogodę na Głusku. Kolejny przykład wielkiej dzielnicy, która przeforsowała swoje projekty, bo małe dzielnice przecież nie mają szans w budżecie obywatelskim, jak na tej sali pada. No, okej, okay, no to są małe projekty, nie? Ale podobno w małych też nie ma, jest problem, że małe dzielnice nie mają szans. Potem jest Zielone Boisko, Strzał w Dziesiątkę, no to dziesiąta. Jest to projekt ewidentnie partykularny, dzielnicowy. Ciąg pieszo-rowerowy z oświetleniem w wąwozie, Różana 16. Dobra, może być dzielnicowy. Ale ja czytam tylko te, które przeszły przez głosowanie. No. I także naprawdę, nawet w tym systemie, bo mówimy, posługujmy się danymi, bo przecież danych nie ma, trzeba wielkie badania zamówić. Nie trzeba wielkich badań zamawiać i wystarczy sobie przeanalizować wyniki budżetu obywatelskiego z tego roku, z tamtego roku, spojrzeć w statystyki, kto jak głosował, grupy wiekowe, na potrzeby rad dzielnic wypuściliśmy te statystyki spuszczone jakby do ulic, bo to rady dzielnic naprawdę interesuje, jak kto głosował, szczególnie te małe dzielnice, które bardzo mocno się zaangażowały i po prostu chodziły i namawiały mieszkańców z ulicy XY, żeby głosować. Także broniąc trochę tego, że dużo wiemy, nie trzeba wielkich badań, żeby dowiedzieć się wiele o tym budżecie obywatelskim i broniąc tego, że ten budżet obywatelski to nie jest tylko i wyłącznie rozgrywka partykularyzmów dzielnicowych i projekty ogólnomiejskie nie mają szansy albo projekty małych dzielnic nie mają szans, bo wyniki temu przeczą. Oczywiście nie będzie tak, że większość projektów, jakie przejdą, to będą projekty z Głuska. Niech Rada Dzielnicy Głusk mi wybaczy, no po prostu nie zbudujemy takiego systemu dla nich i dla tego typu dzielnic, czy dla dzielnicy pana radnego Pakuły. Przepraszam. No nie. Nie da się u wszystkich uszczęśliwić. Także też nie budujmy takiego wrażenia, że tutaj naprawdę tylko wielkie dzielnice i tylko partykularyzmy są rozgrywane w budżecie obywatelskim. A druga rzecz, pamiętajmy o tym, że wprowadzenie jakiejkolwiek dodatkowej kategorii to z jednej strony jest utrudnienie dla mieszkańców w trakcie głosowania, bo jest to po prostu skomplikowanie systemu plus dodanie, znaczy trzeba się zastanowić, kto o tym będzie decydował, że coś jest
ogólnomiejskie, nie, miękkie, twarde, takie, owakie, czy ten system na przykład proporcjonalny, dobra, możemy wziąć procent mieszkańców, albo na przykład wzorem Poznania, tak jak tam jest w Radach Osiedli, które są odpowiednikiem naszych dzielnic, sprawdzić, jak wpływają z danej dzielnicy na przykład podatki. I tam jednym z czynników, które są brane pod uwagę, ile pieniędzy jest na dzielnicę, jest ilość po prostu pieniędzy, która ta dzielnica no, w pewnym sensie wpłaca do kasy miejskiej. I możemy wiele takich, no, tych, nie wiem, no, progów jakichś, czy takich weryfikatorów, ile głosów kto powinien mieć, wprowadzić. Także to nigdy, znaczy możemy dążyć do tego, żeby system był mega rozbudowany i było tam wiele tych kategorii i tak dalej, tylko muszą Państwo się zastanowić, komu damy tą odpowiedzialność za to, że ktoś tam zaklasyfikuje te projekty, zdecyduje, że tyle pieniędzy na tą dzielnicę czy okręg, na te projekty i tak dalej. Także no, wszystko ma swoje konsekwencje. W tym roku zmieniliśmy jedną, no właściwie taką główną jedną rzecz zmieniliśmy, czyli ilość projektów, na jakie można oddać głosy, zmniejszyliśmy do 1-1 i wprowadziliśmy jedną rzecz, która mi się osobiście bardzo podoba, czyli dolny próg 50 tysięcy. I te dwie rzeczy spowodowały, że ludzie musieli bardziej ze sobą rozmawiać. Bo nie dało się, znaczy bo ktoś, kto posługiwał się po prostu danymi, a nie swoim widzimisię, czy swoimi przekonaniami, to widział, że szanse przegłosowania jego projektu jest wtedy, co pan radny Pakuła podkreślał, w momencie, w którym porozmawiamy z osobami, które mają podobne projekty jak my, I po prostu się jakoś dogadamy, zbudujemy większe projekty. I według mnie to jest akurat pozytywny efekt budżetu obywatelskiego, nie? Że nie wiem, nie organizowaliśmy maratonów pisania listów, spotkań, gdzie tam ludzie musieli przychodzić, to się samo wydarzyło. Sami ludzie między sobą się kontaktowali. My to widzieliśmy obserwując w momencie, w którym spłynęły projekty, a my opublikowaliśmy listę projektów i widzieliśmy, ile było telefonów z prośbami o kontakt. Naprawdę, do ostatniego tygodnia przed wydrukowaniem tej listy projektów, na które można głosować, ludzie łączyli projekty. Dogadywali